Cześć, jestem Klaudia Takanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Najpierw uzgodnię równanie reakcji chemicznej przebiegającej z udziałem podanych substratów. I tu mamy sposoby otrzymywania soli. I zaczynamy. Sól składa nam się z metalu i reszty kwasowej. Zatem mamy Na, NO3. I jak tworzymy nowy związek, to zawsze zapisujemy sobie wartościowości. Sud leży nam w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, więc ma wartościowość 1. NO3 jest z kwasu HNO3 i ma taką wartościowość, ile wodorów mamy w cząsteczce kwasu. Mamy 1, no to NO3 też ma wartościowość 1. Jedynek po skosie nie zapisujemy. Teraz to łączy nam się z tym, tworząc H. 2O. I tutaj bez mm, współczynników stechiometrycznych powstał nam azotan 5 sodu. Teraz tutaj. Sól składa się z metalu i reszty kwasowej. Cl ma wartościowość 1, ponieważ jest z kwasu HCl. Dodać. I tu nam zostaje tylko wodór, który występuje w postaci cząsteczkowej. I tutaj dajemy strzałeczkę. <coughs> Powstał nam chlorek sodu. No to teraz tutaj. Co my tutaj mamy? Otóż mamy tlenek metalu. Tlenek nie metalu, przepraszam. I mm, wodorotlenek litu. Zatem musimy mieć metal i resztę kwasową, której tutaj nie mamy. To taki trudniejszy już sposób. Robimy sobie lit i mamy SiO2, więc potrzebujemy tutaj reszty kwasowej. A jest to tlenek kwasowy kwasu H2SiO3 więc tu mamy resztę kwasową. Lit leży w pierwszej grupie na układzie, wartościowość 1, S i O3, tu mamy dwa wodory, więc tutaj dajemy dwójkę. Hop. Dodać i z tego będziemy czy oczywiście tutaj ten tlen też. Będziemy mieć wodę. No i tutaj współczynniki stechiometryczne już się nam pojawią. To sobie wygumujemy. Zwróćcie uwagę, że tu mamy dwa lity, więc dajemy tutaj dwójkę, tym samym zwiększając ilość tlenów i wodoru. Wodowy mamy tu dwa, tu mamy dwa pasuje. I tlenów mamy dwa, kolejne dwa, czyli łącznie cztery. Tu mamy trzy i jeden też cztery. SI, czyli krzem SI, też po jednym. Wszystko nam się zgadza. To teraz tutaj. Metal. Tu widzimy, że to jest kwas, bo ma wodór na początku. Czyli mamy metal i resztę kwasową. Wartościowość. Wartościowość. Tu dwójeczka. Z tego woda. Z tej strony mamy 2 Na, z tej strony mamy 2 Na, 2 wodory, 2 wodory, reszta już nam się zgadza. I teraz tutaj. Z czym my tu mamy do czynienia? Otóż z solą, bo jest zbudowana z metalu i reszty kwasowej i znów z solą, więc jest to reakcja strąceniowa. Ta sól musi na tabeli y, rozpuszczalności soli i wodorotlenków mieć rkę, czyli że jest rozpuszczalna. Tutaj też rkę, że jest rozpuszczalna. Sprawdziłam, są rozpuszczalne. I teraz NA połączy nam się z tym, APB z tym. I znów sprawdzamy na tabeli, gdzie tu wytrąci nam się osad, czyli przy którym nowo powstałej soli będziemy mieć nkę, lub T te na tej tabeli. I jak odczytamy, tu jest R, czyli jest rozpuszczalna, natomiast tutaj będziemy mieć osad. I od tego zaczynamy. Ołów, reszta kwasowa, z którą się połączy. Ołów ma różne wartościowości, ale my jesteśmy w stanie ogarnąć, że tutaj ołów ma wartościowość 2 ponieważ NO3 jest z kwasu HNO3, czyli ma wartościowość 1, a tu mamy dwójkę. SO3 jest z kwasu H2SO3, wartościowość 2 i łączymy NA z NO3. Ok. I po lewej stronie równania mamy tutaj dwa sody i dwie reszty kwasowe, czyli tutaj dajemy dwójkę. A tam, gdzie wytrąca nam się osad, dajemy strzałeczkę. Przepraszam, do dołu. Hop, lecimy dalej. Najpierw metal, wartościowość, potem reszta kwasowa z kwasu HBr, czyli ma wartościowość 1. Jedynki nie piszemy, ale trójkę jak najbardziej. I teraz zwróćcie uwagę na to, że... Tu mamy 3 bromy, tu mamy dwa bromy, więc będziemy to robić naprzemiennie. Tu damy dwójkę, tu damy trójkę. Ale tutaj tym samym zwiększamy ilość glinu. Więc przed glinem też musimy dać dwójkę. Ok, no to teraz tutaj metal, reszta kwasowa, potas wartościowość 1, PO4 wartościowość 3. Plus, no i z tego woda. Ok. Zacznijmy sobie od tego, że tu mamy 3K. To tutaj też dajemy trójkę. Tym samym zwiększamy ilość wodorów. 3H i kolejne 3H. Czyli po lewej stronie równania chemicznego mamy 6H. Tu mamy 2. To żeby było 6, musimy dać 3, bo to jest w mnożeniu. 3 razy 2. I teraz lewa i prawa strona równania już nam się zgadza. I tutaj znów nie mamy wodoru na początku. Zatem, co my tu mamy? Mamy tutaj sposób z tlenkiem metalu i tlenkiem niemetalu, lub inaczej nazywanym tlenkiem kwasowym. Więc potrzebujemy sobie napisać kwas H2CO3 i mamy metal i resztę kwasową. Hop i to tyle. Bo my tu nie mamy tego wodoru. Zwróćcie uwagę, że jest, są 2K, 2K, 1C, 1C i tleny nam się dodają. Nie mamy jakiś plus woda plus wodór. I tutaj mamy bardzo podobnie, ale tu już nam się pojawia wodór w tym wodorotlenku. N2O5 to znaczy, że tu mamy dwójkę, tu mamy piątkę, czyli jest to tlenek kwasowy kwasu azotowego 5. Zaznaczamy sobie metal, resztę kwasową, wartościowości. No i tutaj z uwagi na to, że jest ten wodór, no to musimy mieć H2O. Dobra, i teraz tak, znaczy ogólnie OH, dlatego jest H2O. Z tej strony mamy dwa azoty, to mamy jeden, więc przed całością dajemy dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość sodu. Dajemy dwójkę. I tym samym zwiększamy ilość wodorów. Mamy tutaj dwa H, więc wszystko nam się tu już zgadza. I teraz tutaj. Znów patrzymy, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z solą i z kwasem. Czyli tutaj znów jest reakcja, jedna z reakcji strąceniowych. Ale tutaj jest taka rzecz niefajna i jeden z wyjątków. Dotyczy to K2CO3. CO3 jest z kwasu H. 2CO3. Jest to kwas słaby. Tu od razu dla przypomnienia mamy jeszcze jeden kwas słaby H2SO3, czyli kwas siarkowy 4. I co my w takim, bo to musi być ta konkretna reakcja, że jest sól plus kwas. Co robimy? Że Bierzemy sobie tutaj K i SO4, bo tworzymy sól, tak? Sól jest zbudowana z metalu i reszty kwasowej. Przechodzicie do tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie i widzicie, że to jest sól rozpuszczalna przede wszystkim. Więc tutaj nie dajemy, że to jest osad. To pierwsza rzecz. A druga, tu nam nie powstanie kwas, bo przeważnie jest tak, nie? że jest sól 1 plus kwas 1 daje ja nam sól 2 plus kwas 2. Nie w tym przypadku, gdy mamy słaby H2SO3, ten kwas, który miałby tutaj powstać, tak? bo ona tu nie powstanie. I wtedy robimy tak że to jest CO2 pyk plus H2O. Czyli tutaj rozpisaliśmy to jako sposób otrzymywania kwasu węglowego. Okay? I nie mamy tutaj, albo nie, nie mamy tutaj żadnych współczynników stechiometrycznych, więc na tym sobie kończymy. Pamiętajcie, że jak mam powstać H2CO3, w reakcji strąceniowej, to właśnie tak to zapisujemy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.